Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Lords of the Fallen. I w dzisiejszym dniu nareszcie powinniśmy ukończyć wszelkie misje poboczne i móc zająć się odkrywaniem komnaty kłamstw. Prawdopodobnie to. Oczywiście w pokoju mam siostrę, jakby inaczej. I wam szczerze, nie zwracajcie uwagi na jakieś dziwne dźwięki, które ona może generować czy coś. Póki co dowiedziałem się, jak rozpocząć te zadania poboczne. W teorii, bo w praktyce nie jest tak wspaniale. No cóż, może jednak się tym nie zajmę, jeśli nie mogę znaleźć tu jednego gościa, który ponoć miałby mi podpowiedzieć, co dalej. No właśnie w kwestii jednego z zadań. Dobra, to skupmy się na drugim. A bynajmniej mówię tu, czy przynajmniej, nie, bynajmniej chyba jest prawidłowe, chociaż ja nie jestem polonistą. Więc mogę się mylić. Chociaż żeby nie było, moje wyniki maturalne pokazują inaczej, że jestem idealnym polonistą w sumie, ale mniejsza o to, nie chcę mi się gadać o maturkach. Dobra, w takim wypadku idziemy dzisiaj właśnie zająć się naszym kolegą bezrękim mnichem, czy tak właściwie oczyszczeniem jego pracowni. Nic wielkiego tak naprawdę, bo już w tej pracowni byliśmy i nie wiem, czy w sumie... nawet by się nie okazało, dajmy na to, że zaliczyło nam. Plus przy okazji mam jeszcze jeden przedmiot, który musimy też zanieść portem Antanasowi, ale to na spokojnie. Dalej nie wiem, czemu mi się wydaje, że w tej oto lokacji jakby FPS-y były trochę niższe. W tym miejscu dokładnie, gdzie leży ten trup, jakby, no wiecie, dosłownie płynność spadała trochę, ale tylko kiedy jestem w okolicy tego trupa. Już tutaj jest wszystko idealnie. Ale wiecie, no to są moje spekulacje, więc nie powiem, ile w tym prawdy. Dobra. Tak więc wielka chwila. Lepszyli ich chociaż... Nope. Jestem spięty za tym kosem, nie będę wam skłamywał. Jak na razie chyba najfajniejsza broń, którą miałem. No dobra, nie będę może też zmyślał, że młotek nie był fajny tamten, ale... On się nie może ujść z tym kosą, moim zdaniem. Masz wiele wyobrażenia, fajnie i w ogóle, no ale... Nic ponad to. Chociaż wiem, że będę potrzebował młotka do pokonania konkretnego bossa jednego. I... tu gdzieś powinna być pracownia tego całego gościa, więc... To, że ubiliśmy tego pająka już dużo wcześniej, jak się okazuje, zaliczy tego zadania. Tak więc dobra, dobra robota dla nas. Brawo ja, czy co tam by powiedzieć. A, no tak, jeszcze on. Dobra. Nie będę w takim razie może czekał dłużej czy coś. W sumie nawet zrobię prawdopodobnie... Prawdopodobnie spotkamy się już przy tym bezrękim mnichu. Nie ma sensu pokazywać wam puste łażenie. Ja, do zobaczenia za chwilę. No dobra, jesteśmy już na miejscu. Tak więc teraz tylko gdzie był nasz kolega, żeby go poinformować. Czyżby to było tutaj? Jup. Did you do it? Dokładnie. Is it safe there? It should be safe there now. Thank you. I'll meet you there. A, jeszcze tam musimy dojść z powrotem. Dobra. To zaraz tam pójdziemy, bo tak czy siak trzeba będzie wrócić. Jeszcze nie od razu, ale rozumiecie. Czyli w sumie droga powrotna to znowu będzie kolejne wycięcie dla mnie. Okej, z nim już załatwiłem sprawę. W sumie teraz tylko ostatnie zadanie poboczne zostało, plus jedna jeszcze rzecz, która w sumie była nie umieszczona na liście. To tak najłatwiej można powiedzieć. Pewnie jest powiązana z tą skrzynią, bo jak założyłem zadania, bądź jakieś konkretni przeciwnicy, blokują właśnie skrzynię. Dobra, znowu do niego. Welcome back, Harkin. I trzeba teraz tylko to wybrać. I found something. It's one of the pieces of the device. Give it to me and I can fix it. A nareszcie. Here you go. Thank you. Using my device, I can remove some of the shadows that occlude your future. Look. Nie wiem, co to ma być, ale okej. Ciekawe, ciekawe. Ale jest ładną scenkę, muszę przyznać. Przynajmniej jak na mój gust, to jest dosyć ładne. Jakieś magiczne runy się pojawiły, nie wiadomo skąd. Ale dobra, może będzie miało to jakieś większe znaczenie, może nie, się zobaczy. Ale wiecie. There are two lords left. They're both in the Rogar dimension. Two of the remaining lords are in the ancient temple you have already visited. The last one. The last one is well hidden,
The last lord is in a chamber inside the hand of God. Harkin, mamy spoilera. Do not put out the fires in the temple arena. Fight lightning with lightning when facing Adir's last lord. Więc... On odpowiedział, jak mamy zwyciężyć z tymi bossami, żeby dostać ostateczne nagrody. Ciekawy gość. I need to speak to Antanas. Niezły gość, naprawdę niezły. Wow. Dobra. No to jak mówiłem. A, dali zamknięty. Super. No cóż. Dobra. W takim wypadku widzimy się zaraz z powrotem w pracowni naszego jednorękiego mnicha. Chyba, że znajdę coś innego. Ale tak, póki co chyba tylko to jest to, co mogę zrobić. Tak więc, szybkie cięcie. Ponownie. No dobra. Zobaczmy, co tym razem nam zaoferuje nasz kolega. Tylko oczywiście pokonamy tego Rogara czegoś tak. Jest to trudny przeciwnik, no ale jednak. U, co my tu mamy? Czyżby runa? Pewnie nie, pewnie jakiś odłamek. O proszę, jednak runa. Dobra. W takim wypadku, gdzie jest nasz kolega? Nie wiem, co on tu robi, ale wygląda to niepokojąco. Ale spokojnie, pewnie dam radę. I'm sure I can bring them back. I see you have cleaned up the bodies. This is wonderful. Now I can start to search for a cure. I need space to work. And Talas disagrees, but I know it can be done. There must be a way. Okej. Zobaczmy, nad czym pracuję tak właściwie. What are you researching? All these unfortunate people infested by demons. I have to help them. There must be a way to help them. So you disagree with Antanas? Yes. Antanas believes that evil can be banished from humanity, but the ones he exorcised, they don't seem to be completely human anymore. There must be another way. Czyli ten Antanas jest tak naprawdę dosyć mocno zły. Zobaczymy, o co chodzi. Promise to give me some potions. I can't do much with a laboratory in a state like this. But I may be able to enhance your potions. Perhaps if you help me a bit more, I could give you even better potions. Mamy kolejne zdanie. Help? How? I need more fresh Rogar blood so that I can study its properties. I think I need their hearts. Bring me some Rogar hearts, but I suspect they'll need to be bigger ones than from the Rogar in the monastery. Okej. How many do you need? Żebyśmy mieli zaraz zdanie na te serca. I'll see what I can find. Thank you. Dobra. Ciekawa sprawa. Zobaczmy, ile w ogóle tych serc mamy. No, 4! Welcome back. Do you have the Rogar hearts I asked for? Zobaczcie, możemy to rozwiązać. Here you go. Yes, that's perfect. Wait a moment. Zobaczymy w ogóle, co on chce osiągnąć. Now this healing potion is powerful stuff. Give it a try. It's a bit more powerful now. Bring me more hearts and I'll see what else I can do. Ekstra mocne. Mam achievementa za ulepszanie miksturek. Jak fajnie. Dobra. Właśnie, jeśli słyszycie, że siostra coś tam nuci, to powiem wam tyle. Zakochała się w pewnym białym psie, który śpiewa w grze o nazwie Animal Crossing. Siostra, nie wrzeszcz. Ale... Ale zresztą mniejsza z tym. Dobra. Może bez zbędnego mordzenia, bez zbędnych cergieli, jak to zwykły bym gadać. Po prostu idziemy już do wymiaru Rogarów. No niestety nie sądzę, żeby udało mi się cokolwiek więcej tu osiągnąć. Swoją drogą, mamy jakieś czaszki jeszcze? Tak nie ukrywam, nic to trochę zastanawia. Trochę to takie przerażające, że mamy fragment ludzkiej skóry z tym wszystkim, ale... 4 czaszki. Ciekawe. Co? Jeśli się dobrze orientuję, to może udało się nam też zleczyć już całe zadanie związane właśnie z czaszkami. Ale dobra, jeszcze idąc w tamto miejsce, muszę sprawdzić dosłownie chyba 2 rzeczy. Jest, nie wiem, czy 2, czy właśnie więcej, ale no coś tam jeszcze muszę sprawdzić. Dobra. No nie wiem, czy masz to tak głośno, że ja aż to słyszę, czy sławki ci nie stykają.
tak właśnie wracając jeszcze do kwestii ulepszania mikstur. Ja wiem, czy są też tak potrzebne. Po pierwsze, rzadko z nich korzystam. Po drugie, i tak mam mało życia prawdopodobnie. Ale spokojnie, w najbliższym czasie prawdopodobnie się to mocno zmieni. Bo muszę pewnie inwestować mocno w zdrowie, jeśli chcę mieć szansę. Ale okej. Mniejsza z tym. Najlepsza rzecz tutaj tak to, że w sumie teraz znam sekrety dwóch ostatnich lordów. Chociaż... Nie będę was ukłamywał, wydaje mi się, że powinno zostać tego więcej. No niestety nie mam licznika takiego dosłownego, dokładnego, w którym wiem ilu konkretnie pokonałem, ale... Na pewno więcej niż dwóch zostało do końca, więc... No nie wiem, po prostu czemu bym powiedział tylko dwóch, czyżby po prostu nie chciał, żeby to wszystko było aż za łatwe? Zresztą mniejsza z tym, może oroszczę mi powie, jak powrócę już. Wiecie, jak uda mi się pokonać tych dwóch, rozwiązać sprawę z tym całym Adyrem, czy jak... Siostra, nie ruszaj tego, proszę cię. A właśnie, co my tu mamy? Młot o nazwie Nadzieja. Jest zwykły. Ale zobaczmy, czy to w ogóle ma jakiś sens bytu, czy jednak nie. A i właśnie jeszcze po jednej rzeczy. Mamy miecz o nazwie Klątwa. Tutaj dowiedziałem się akurat, gadając z jednym znajomkiem, że w sumie... A, na siłę niestety. Szkoda. Liczyłem, że to będzie też na wiarę. I to właśnie kontynuując. Liczyłem na to, że... Znaczy nie liczyłem, tylko gadałem z jednym znajomkiem odnośnie gry. Czemu ogólnie znajomym powinienem mówić nieznajomkiem? Znaczy na co dzień tak nie gadam, więc... Takie trochę dziwne, no ale kontynuując. Nie zmieniam to faktu, że właśnie rozmawiałem na ten temat. I no... Najpierw w świecie usłyszałem, że... Już mam ten miecz... Mieliśmy kiedyś jakiś grób powiązany z właśnie jakimś mieczem, że ponoć ktoś go ukradł czy coś. I teraz proszę, połączcie fakty. Miecz nazywa się Klątwa. A ktoś tam miał mieć jakieś problemy, czy być przeklęty przez to, że ukradł mi ktoś miecz z grobu komuś. No właśnie. A teraz tylko ostatni element. Pozbyć się tych wrogów, zanim oni się pozbędą mnie. Ale to w ogóle realne. Na razie po prostu widzę, że oni machają tak szybko, że... No nawet nic nie mogę zrobić. Zresztą ten też tutaj macha szybko i mocno bije. Więc prawdopodobnie czeka mnie śmierć. Okej. O dziwo nie. Ja powinien być znacznie ostrożniejszy, nie ukrywam. Dobra. Podleczę się tym. Ale wątpię, żeby to wystarczyło, patrząc na to, że mam tutaj znowu... kopię pierwszego bossa do pokonania. Okej. Dobrze. Na spokojnie podchodzić do walki. Tak, tak na spokojnie, że zapomniałem zrobić uników. Znowu? Dobra, wiecie co, to może być tak, że po prostu... No! Ta tarcza jest jakoś namierzana. Ej, tym razem nie będę czekał, po prostu wyklej miksturę. Nie wiem, czy ona też tak skuteczna była wcześniej, jeśli chodzi o moje zdrowie, czy nie. Nie będę ukrywał, już mnie nawet to nie za bardzo interesuje, ważne, że mam lepszą. Dalej uważam, że ta moja broń strasznie dużo zużywa tej energii. Już za dużo. Są dalej, nie wiem jak tam dojść. A coś tam chyba jest. Co, może nawet poszukam tego przejścia, zanim wrócimy do świata demonów. Ja, dobry pomysł. Ale to już na spokojnie. I w sumie tego teraz mogę powiedzieć jeszcze, że w sumie chyba ten odcinek będzie krótszy niż bym tego chciał, bo patrząc na godzinę co. W dniu, w którym to nagrywam, mam jeszcze dużo do ogarnięcia. Żeby nie było tak, jest nagrywane na zapas. Jako przeklęty miecz. No i właśnie kontynuując. No po prostu w ten dzień nie mogę za dużo jeszcze robić czegokolwiek. Co? Czy ja właśnie uwolniłem ducha? Tego nie da się zranić? Czyżby? Aha, czyli duchy mogę tylko magią, dobra. Może ta wiadomość jeszcze się przyda. Dobra, szczeloj! Grzeczny Harkin. To się nazywa fart? Orzeczono miecz... Pechowej hieny cmentarnej. Okej.
I mamy... Znowu klątwę? Dziwna sprawa. Zresztą dobra, może nie jest taka dziwna, zaraz się zobaczy co to jest. Pewnie teraz jest tylko skuteczniejsza. Okej, widać, że podzwinność. Widać, że obrażenia ma... Nie najlepsze, ale może to jest kwestia tego, że właśnie... Chyba mniejsza, to już się pogubiłem, co chciałem powiedzieć. Ale dobra. Mamy już w sumie 15 minut, co... No jak mówiłem, jeszcze będzie konkludować, bo... Nie ukrywam. Poza nagraniem miałem kilka podejść w niektórych miejscach przez to, że... Tak bardzo lamiłem, że w sumie mnie aż zabijały postacie, które napotkałem, tak, zwykli wrogowie. Co tak właściwie tutaj, czy nie? Aż pójdę, sprawdzę, czy byłem w tym miejscu. No dobra, ale właśnie wracając... Nie, nie byłem. Dobra. To na konkluzję dzisiejszego odcinka właśnie pozwiedzamy to miejsce. Po czym najprościej w świecie właśnie będę musiał kończyć. Jak mówiłem, mam jeszcze ważne sprawy do załatwienia dzisiaj. W sumie co? Przynajmniej dla mnie są ważne, wiecie, no nie mówię, że dla każdego. Ale dobra. Dalej światełko pokazuj, ta co tutaj jest. W ogóle długo jeszcze, czy... Aha, dobra, ja musiałem być tych zatrutych kamieni, po prostu. Idę za tobą. Nie wiem, od czego tracę życie, jak ja nawet czasami na nim nie staję. No dobra, mniejsza z tym. No i znowu gdzieś leci, bez powodu. Dobra, wiecie co, nie wiem. Nie będę ukrywał. Po prostu nie wiem, o co chodzi z tym światełkiem i tym wszystkim, co tutaj muszę robić. Walczyć z tymi przeciwnikami, czy co? Tak, wiem, że nic nie widzicie, spokojnie. Chociaż was, ja też nic nie widzę. Więc to razem nie jest kwestia YouTube'a. No i co teraz? A, czyli to ciemność mnie zabija po prostu. Co, nie wiem. Nie wiem, co to miało być. Może kiedyś się dowiem. Ale teraz już dosłownie naprawdę kończę, więc no... Po prostu bez zbędnych gadania. Tak, zbędnych gadania, no... Bez zbędnego gadania. Trzymajcie się. No i hej, hej.